Witam i Wówczas, zapraszam jak do już oglądania otrzymamy mojego mojego filmu, analizę, a można ją nowy, a dokładnie zinterpretować, z takiego wyciągnąć elementu wnioski, może się przeprowadzić wynikają po poprawnie prostu te jak statystyki. do niego Jak? dojść, jak No wszystko to powpisywać, albo na żeby podstawie waszej otrzymać wiedzy, ten gotowy ewentualnie wydruk zapraszam was do dotyczący zapoznania się analizy oddzielnie z moim wariancji filmem. Musimy dotyczącym pamiętać ANOWY o i tym, że interpretacji, dostępny on jest w czy wielu na programach, początek ale ja chcę przeprowadzenia wam testu pokazać na statystycznego, w miarę a tam dostępnym wszystko programie, będzie jakim już jest opisane. Microsoft Excel. Pozdrawiam was I w serdecznie, tym momencie zapraszam do ta lajkowania analiza filmów i w ma komentowania jeżeli czujecie wspierający taką dostęp do potrzebę, narzędzia. no i Na na pewno pewno w w menu menu narzędzia narzędzia kanału trzeba bo wejść pewnie w nie analizę tylko statystyka danych, wam będzie a na kolejno studiach wśród potrzeb potrzeb do opanowania, opanowania pozycji, a które moje można wybrać, filmy trzeba dotyczą wybrać nie analiza tylko statystyki, statystyki, a a ekonometrii, jednoczynnikowa. To jest właśnie matematyki ANOWA. finansowe i Nie wiele jest innych wpisane przedmiotów, konkretnie które na studiach ekonomicznych są samo słowo ANOWA, w standard. więc trzeba pamiętać o tym, że to jest ta jednoczynnikowa analiza wariancji i wówczas, zgodnie jak tutaj jest narysowane na tym screenie, bardzo dobrze poglądowo możemy zauważyć, że zakres wyjściowy to są te dwie kolumny tylko danych, które nas interesują. Od B, kolumna B i kolumna C. Tylko, że jeżeli wybieramy z nagłówkiem, na przykład jak tu mamy podział cen mąki na województwo mazowieckie i łódzkie, to w tym momencie, jeżeli wybieramy również z nazwą tej naszej podpróbki, to w tym momencie musimy zaznaczyć w polu tytuły w pierwszym wierszu ten ptaszek i musimy zaznaczyć na przykład ten poziom istotności alfa 0,05, a on jest raczej domyślnie tutaj podany i musimy podać tak zwany zakres wyjściowy, czyli gdzie ma być wykazana ta analiza wariancji ANOWA. Potem dopiero na końcu klikamy. Wówczas, jak już otrzymamy nasze analizy, można ją zinterpretować, wyciągnąć wnioski, przeprowadzić poprawnie test statystyczny. Jak? No to albo na podstawie waszej wiedzy, ewentualnie zapraszam was do zapoznania się oddzielnie z moim filmem dotyczącym ANOWY i interpretacji, czy na początek przeprowadzenia testu statystycznego, a tam wszystko będzie już opisane. Pozdrawiam was serdecznie, zapraszam do lajkowania filmów, ich komentowania, jeżeli czujecie taką potrzebę, no i na pewno do subskrybowania kanału, bo pewnie nie tylko statystyka wam będzie na studiach potrzebna do opanowania, a moje filmy dotyczą nie tylko statystyki, a ekonometrii, matematyki finansowej i wielu innych przedmiotów, które na studiach ekonomicznych są w standardzie.